Pokój i dobro. Wchodzimy w drugą niedzielę okresu Adwentu i słyszymy słowa zapisane w Ewangelii. Skierowane zostało Słowo Boże do Jana, Jana chrzciciela, taki niepozorny, nic nieznaczący człowiek na pustyni. Z drugiej strony, czy taki bardzo niepozorny, skoro słyszymy o nim 2000 lat później i pewnie jeszcze wielokrotnie usłyszą następne pokolenia. Jan, który mówi, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Nawróćcie się jednym słowem. Takie zasłyszane gdzieś zdanie, że człowiek nie wóz, tak łatwo nawrócić się nie da. I coś w tym jest. Bo żeby nawrócić wóz, trzeba i trochę siły, i trochę przestrzeni, trochę placu. Z człowiekiem tak się nie da. Bo z człowiekiem nic na siłę i same sprzyjające okoliczności też mu w tym nie pomogą. Ale jest coś wspólnego między człowiekiem a wozem zmiana kierunku. Nawrócenie to odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Bogu. Jest też pewna jakaś analogia w tym naszym nawracaniu się i przygotowywaniu miejsca dla Chrystusa do domu, w którym oczekuje się na przyjście nowego dziecka. Domu, który się sprząta, który się przemeblowuje, który się porządkuje, zmienia się swój rytm życia, swoje przyzwyczajenia. Wszystko po to, aby dobrze przywitać tego nowonarodzonego, nowo przychodzącego. Tak, uruchomić trzeba nam wyobraźnie, może w tę drugą niedzielę adwentu i pomyśleć, co w moim życiu trzeba uprzątnąć, co trzeba przeorganizować, co trzeba przygotować aby zwrócić się ku Bogu, który przychodzi.